Siemano, witam was bardzo, bardzo serdecznie, to ja, Kamera, zapraszam was na kolejny film na tym kanale. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak zrobić fajne miniaturki do Minecrafta, ale zanim zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, mnie to bardzo, bardzo, jeszcze raz bardzo motywuje do kolejnych filmów. Dziękuję za 1333 subskrypcje, jest mi bardzo, bardzo miło, że wbiliśmy taki ciekawy punkt. Oczywiście pamiętajcie, że jest to wersja poradnika tylko na komputer, bo ten program, chyba program, istnieje tylko na komputer. Jeszcze chciałbym podziękować moim ostatnim subskrybentom oraz donatorom mojego kanału. Jest mi bardzo, bardzo miło i milusio, że wspieracie mój kanał. Tego przedłużania zaczynamy. Jeżeli jesteśmy już w swojej przeglądarce, wpisujemy minę i ma Tor, tak, Minemator wpisujemy i wyświetla nam się pierwszy link, czyli ten mineimator.com. A następnie widzimy taką stronę, może strona nie powala, może nie zachęcać aż tak mocno, ale widzimy, co tutaj się dzieje, naprawdę można mega dobre rendery, bardzo fajne miniaturki robić. Klikamy sobie download, a następnie wybieramy plik, który chcemy pobrać. Ja bym polecał wam najnowszy, jaki istnieje, który niedawno stosunkowo wyszedł, czyli ten najnowszy Mineimator 2.0, no i to jakieś tam coś tam 3. Także co, klikamy installer, to już nam się tutaj pobiera, klikamy zapisz. Jak klikniemy już w to, to mogą pojawić się nam jakieś dziwne wiadomości od antywirusów, ale oczywiście nie jest to wirus, po prostu no zawsze musi coś takiego istnieć. Także oczywiście akceptujemy wszystkie licencje, klikamy next. Oczywiście no każdy umie to pobrać, chyba każdy wie, jak się pobiera program, także wybieramy sobie miejsce, gdzie to ma być pobrane, na przykład klikam next. A następnie, czy to ma być jakby na tym, na pulpicie, czy nie. Ja sobie odznaczę, bo ja nie potrzebuję. Klikamy next. Wszystko tutaj, podsumowanie tego, co właśnie wybraliśmy. No i możemy instalować. Ja to już mam zainstalowane, także tego ponownie nie będę instalował. Ale już widzimy się, jak to się nam kanału jest ML Shop. Jest to sklep oferujący różne, bardzo fajne konta i gier, mediów w bardzo niskiej, fajnej cenie, a z moim kodem XKamera macie minus 10% do zakupów. Jeżeli byście chcieli dołączyć, zapraszam do linku w opisie. No i lecimy dalej do filmu. Dobra, jesteśmy już na moim pulpicie. Wchodzimy sobie tutaj, Mineimator wpisujemy. Także Mineimator. Mamy pierwsze, no tutaj, pierwszą aplikację, klikamy. Tutaj musicie już się zaktualizować, to jak chcecie, ja tam tego nie aktualizuję, niepotrzebne mi to jest. Także ja u mnie klikam later. No i oczywiście wszystko trzeba teraz pobrać, wszystkie tekstury muszą się załadować, każdy bloczek. Także chwila to trwa. Bierzemy sobie nowy projekt, bo chcemy miniaturkę stworzyć. Powiedzmy, będzie to YouTube. Powiedzmy, będzie to YouTube, bo to nagrywamy na YouTube'a, także create klikamy, żeby sobie w ogóle jakiś świat mieć, bo no, raczej na płaskim świecie dużo nie zrobimy. Żeby mieć jakiś świat, klikamy sobie w tym miejscu na jakiś taki, nie wiem, świat, czy co to jest, taki dziwny blok. I klikamy i następnie mamy tutaj scenery. Zamiast non bierzemy import from world. A następnie w tym miejscu no world selected musimy wybrać sobie no ten, który chcemy. To jest podgląd tego całego naszego świata, jak on wygląda. Oczywiście niestety jest to tylko na wersję Java Edition, a nie na Bedrock. Jeżeli gracie na wersji Bedrock Edition, to niestety świata z Bedrock nie możecie zaimportować, tylko z Java. Aby zaimportować świat, musicie kliknąć lewym przyciskiem myszy raz, a następnie pojawi nam wam się takie dziwne coś. Po prostu musicie sobie to wybrać tak, aby zmieścić wszystko. Jeżeli wam się nie będzie mieścić, oczywiście możecie to już zostawić. A następnie odlecieć i jeszcze to sobie poszerzyć, klikając ze ścianki. Klikać import selection. Jak za pierwszym razem odpalicie Mineimator, może wam to się o wiele dłużej ładować niż mi. Ale to się już załadowało i klikamy create.
teraz mamy ten nasz świat i trzeba go było jakoś ładnie postawić. Można go postawić w powietrzu, można go postawić na ziemi. Jak to chcę, ja go postawię tak, żeby nie było trudno tam latać. Tutaj postawię, powiedzmy, żeby było plan na miniaturkę. Jak my chcemy ją zrobić? Powiedzmy, że będzie to miniaturka w tym miejscu. Będzie to miniaturka w tym miejscu, powiedzmy... Klikamy sobie w tutaj postać. No i możemy wybrać bardzo, bardzo dużo mobów, postaci i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli chcecie zaimportować sobie swojego skina, bierzecie sobie Minecraft, tutaj klikamy, a następnie klikamy Browse. Ono się od razu nie zaimportowało, nazywa się kamera podłoga skin. Klikamy Create, no i mamy swojego skina. Powiedzmy, że chcielibyśmy... I teraz klikając sobie na tego skina, mamy takie różne strzałeczki. Powiedzmy, że chcemy, żeby on był obrócony w tą stronę, to sobie tą strzałkę jeździmy, oczywiście to się zrobi myszką, można tym czerwonym opuszczą zrobić, jakby ktoś chciał. Można tym żółtym sobie pochylić postać, także naprawdę bardzo, bardzo dużo opcji jest do zrobienia, jakby ktoś chciał się tutaj pobawić, jest naprawdę bardzo dużo opcji. Klikamy na rękę i mamy tutaj różne fajne opcje. Możemy poruszać tą ręką w różne strony, możemy ją zginać, naprawdę... O, bicek, mamy bicka wizowy. Ale nie, naprawdę bardzo, bardzo dużo opcji jest tutaj do zrobienia. Po prostu możecie się sami pobawić, jeżeli nic nie wywnioskujecie z tego. Ja tutaj coś zrobię i zaraz się będę widzowie z wami. Coś tutaj zanimowałem, ale teraz jakbyście chcieli dodać jakiś blok albo cokolwiek, jakiś itemek, klikamy znowu sobie w crafting, a następnie mamy tutaj albo bloki, możemy, serio mega dużo bloków tutaj jest, praktycznie większość bloków z Minecrafta, także możecie tutaj jakiś wybrać blok, ja nie wiem, sobie wybiorę stone'a i u mnie stone, powiedzmy, będzie stał sobie o tam. Go też możemy zanimować, on sobie, nie wiem, będzie w podłodze leżał. O, można zrobić wszystkich, wszystkich, które są w Minecrafcie, tutaj nie ma. Ale jest zdecydowana większość, także powiedzmy, nie wiem, chciałbym sobie mieć perłę, albo, no powiedzmy perłę. Także mamy perłę, możemy ją dać mi sobie, nie wiem, do rączki, także ją sobie troszeczkę obrócę. I tutaj mamy też dużo różnych opcji, możecie też sami się pobawić, ale tutaj jest skal, możemy to zmniejszyć, powiedzmy będzie 0.5. Jeżeli zgubicie coś, to w tym miejscu, na tym timeline'ie, macie wszystko pokazane, nawet każde części jakiejś naszego skina po prostu. Także wszystko tu się jak znajduje. Jak mamy już zrobione coś takiego, możemy dodać teraz drugiego skina. Także żeby to zrobić, klikamy znowu na postać, a następnie możemy albo wybrać sobie, nie wiem, Steve'a, Alexa, albo dużo, naprawdę dużo innych fajnych mobów. Chyba tak. Także tego Steve'a, powiedzmy sobie, połóżmy tutaj. Połóżmy, by the way. Także co, mamy z mojego Steve'a. Ja tutaj złapałem za nogę. Czasem trudno je złapać, aby postać była razem. Także najlepiej po prostu kliknąć na tym timeline'ie sobie. No i wszystko mamy zrobione. Mamy tutaj sobie Steve'ka. Ten Steve, powiedzmy, będzie się zakradał. Ale ja to szybko zrobię i zaraz przejdziemy do efektu końcowego. Troszeczkę to trwało, ale zrobiłem. Mamy coś takiego, oczywiście możecie też sami się pobawić, naprawdę jest tu bardzo dużo opcji, ale żeby to zapisać, musimy kliknąć sobie tutaj, czyli export coś tam, nie wiem. Klikamy i wybieramy sobie jakość, w jakiej to ma być zrobione. Ja polecam, aby to była 4K 3840 na 2180. Taka jest rozdzielczość 4K. Także klikamy sobie UHD, mój pulpit, YouTube, miniaturka, proszę. No i efekt końcowy wygląda tak, mi się wydaje, że nawet jest niezły, możecie napisać, co myślicie o tym w komentarzu, mi się wydaje, że nawet
Fajnie. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jak tak, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Bardzo mnie to motywuje do kolejnych filmów. Dziękuję jeszcze raz za 1333 subskrypcje. Lecimy po 1400. Mam nadzieję, że komuś w ogóle ten poradnik się przyda. A my widzimy się kolejnym razem. Na razie. Cześć, cześć.